Cześć, z tej strony Jakub Steinborn. Słuchajcie, sprawa jest. Nowy obiektyw właśnie wyszedł od Sony, seria G, 16-25 mm, turbo szerokie szkło. A przy okazji znajdujemy się w Europejskim Centrum Solidarności. Już tutaj we wrześniu odbędzie się Światłosiła, ale o tym troszeczkę później. Teraz zajmijmy się tym małym potworkiem. I na samym początku jeszcze chciałem ostudzić wasz entuzjazm i powiedzieć parę słów na temat tego, dla kogo w ogóle jest ten obiektyw. I wydaje mi się, a nawet jestem przekonany, że obiektyw 16-25 właśnie z taką ogniskową znajdzie się na półce każdego fotografa wnętrz, fotografa architektury, fotografa krajobrazów, być może nawet fotografii reporterskiej. Ja sam, jako fotograf również motoryzacyjny, chętnie bym go wykorzystał do fotografii detali pojazdów oraz środka pojazdów, żeby nieco dodać przestrzeni właśnie samochodom. Słuchajcie, sprawa całkowicie bezprecedensowa, ponieważ mamy tutaj do czynienia z obiektywem niesamowicie małym i bardzo lekkim, ponieważ waży nieco ponad 400 gramów. Rozmiary bardzo kompaktowe, mieszczą się praktycznie w każdej małej kieszonce, sakiewce i dłoni. Jednocześnie te 400 gramów nie oznacza, że obiektyw jest źle zbudowany, czy niedopasowany, czy tracimy tutaj na jakiejkolwiek jakości. Absolutnie nie. Jakość obrazka jest całkowicie porządna i jak najbardziej odpowiednia. Jednocześnie jeszcze dopowiem tylko, że nawet sama budowa obiektywu całkowicie spełnia wszystkie moje oczekiwania. Nie czuję tutaj, żeby to był jakiś taki, wiecie, tani plastik, bazarowy, coś takiego. Nie. Cały czas czuję, że mam do czynienia z obiektywem marki premium, marki Sony. To też mówi samo przez siebie, prawda? I jestem z tego bardzo zadowolony, że udało się osiągnąć kompromis między wagą a jakością. Jak widzicie, seria G, a więc znajduje się na pokładzie cała masa bardzo poważnych, bardzo fajnych usprawnień. Mamy tutaj na przykład do czynienia z pierścieniem zmiany przysłony. Jak widzicie, działa na klik, działa to bardzo fajnie. Mamy również oczywiście całkowicie standardowy pierścień zmiany ogniskowej. Chodzi bardzo krótko, w końcu to tylko 9 mm. Mamy również przycisk funkcyjny, który możemy całkowicie samemu pod siebie zaprogramować oraz oczywiście przycisk autofocus i manual focus. 16-25 mm może się wydawać nietypową ogniskową, jednak bardzo typowa jest ostrość, ponieważ jest ona gwarantowana przez firmę Sony, która nas przyzwyczaiła już do fenomenalnej ostrości na całym obrazku. Tutaj być może małe zawahania co do brzegów kadru, to zniekształceń na krańcach, w końcu to 16 mm, a więc te zakrzywienia muszą się pojawić, jednak w mojej opinii jest to wszystko akceptowalne i możliwe do delikatnej korekcji w programach graficznych. Przysłonę 2.8 mamy w G-Masterach i mamy również tutaj. Ta przysłona 11-listkowa pozwoli nam uzyskać bardzo przyjemny, miękki bokeh, a jednocześnie pozwoli nam również pracować przy bardzo trudnych warunkach oświetleniowych, co ja jako fotoreporter bardzo sobie cenię. Porozmawiajmy teraz o autofokusie. Seria G, a więc oczekiwania są bardzo wysokie. I wydaje mi się, że zostały spełnione. To znaczy, rzeczywiście jest to bardzo szybki sprzęt. Dwa silniki liniowe umożliwiają pracę bardzo szybką, bardzo stabilną. Jednocześnie, pewnie pamiętacie, robiliśmy ostatnio film na temat A9 Trójki i A9 Trójka właśnie z tym obiektywem osiągałaby zawrotną prędkość 120 klatek na sekundę. Przy pełnym autofokusie to w ogóle jest coś nieporównywalnego. A więc tak, bardzo szybki, sprawny, cichy. Kurczę, no to jest Sony, czego oczekiwać więcej. A, jeszcze jedno. Ostrzymy tutaj już od 17 cm, co biorąc pod uwagę bardzo małe, jak już wcześniej wspomniałem, rozmiary tego obiektywu, mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której nasz obiekt może być dosłownie centymetry od ostatniego szkła. Na rynku jest już sporo szerokokątnych obiektywów, jednak ten wyróżnia się przede wszystkim wagą, jak już wspomniałem, o czym nie mogę zapomnieć, kompaktowymi rozmiarami, ostrzeniem od 17 cm oraz, to bardzo ważne, ceną, nieco ponad 6000 zł i mamy ten obiektyw. To jest rewelacyjna cena, w końcu niemal dwa razy mniejsza od najdroższego G-Mastera.
Jednak nie samym Sony człowiek żyje, mamy do dyspozycji przecież również Sigmy i Tamrony. I tak sobie teraz myślę, że być może chcielibyście usłyszeć, jak się sprawuje ten obiektyw w porównaniu właśnie do tamtych marek, ale w przypadku filmowania. Więc jeśli tak, to dajcie proszę znać w komentarzu, na pewno się tym zajmiemy. Trochę szkoda, że brakuje tych kilku milimetrów, żeby dobić do tych 35, żeby sprawić, żeby ten obiektyw był jeszcze bardziej konkurencyjny, jeszcze bardziej uniwersalny, jak w przypadku G-Mastera. A ja lecę dalej fotografować tym obiektywem w tym pięknym miejscu, w ECS-ie w Gdańsku, które już niedługo zatętni życiem za sprawą światłosiły, gdzie mam nadzieję się widzimy. A więc na razie, cześć!